Więc prawdę? Tak. Powiesz, kto to? Po co? Nie znasz go i nie poznasz. Odejdź i więcej nie wracaj. Zawsze będę cię kochał. I poczekam, ile będzie trzeba. Jesteś wielka. Proszę mi to wytłumaczyć, bo nie rozumiem. Sądziłem, że skandal z Fairbanksem nigdy nie pojawi się w mediach. Wtedy przystopowałam całą sprawę, ale zbyt wielu dziennikarzy o tym słyszało. Nie mogę kontrolować wszystkiego. Zrobiłam, co w ludzkiej mocy. Przepraszam, że się złoszczę, ale po takim czasie sądziłem, że ta sprawa już nie wypłynie. Wszyscy byliśmy zaskoczeni. Zna pan, reporterów są tacy podstępni. Ale zajmę się tym nowym skandalem. Nic nie przedostanie się do mediów, obiecuję. Dobrze, że nadal pani pracuje w Grupie Imperio. Jest pani bardzo efektywna i... Wejść. Wszyscy czekają w sali konferencyjnej. Dzień dobry. Zacznie mnie pani zadręczać codzienną śpiewką? Powinnaś chodzić do normalnego liceum, bo nie widzę cię w szkole zaocznej. Tam możesz zdobyć nowych przyjaciół. A po co mi oni? Nie zaprzyjaźniłaś się z nikim w szkole teatralnej? Teatralnej? To szkoła muzyczna. Tak, wiem. Ale powinnaś zostać aktorką. To pani ma obsesję na temat kariery, ale nikt już pani nie chce oglądać. Wychodzę. Kierowca może mnie odwieźć? Tak, Claudio. Na pani miejscu nie tolerowałabym tak chamskiego zachowania. W moim miasteczku dostałaby za to baty. Claudia przechodzi przez bolesny okres. Musimy okazać jej cierpliwość. Nic ci nie zaszkodzi, nic cię nie wzrusza, wszystko odchodzi i Bożej cierpliwości nic nie skrusza. Boję się, kiedy pani tak mówi. Claudia prosiła, żebym z tobą pogadał o tym numerze. Myślałem, że zapomniała. Nie, przeciwnie. Serio? Nie podoba ci się ten pomysł? Nie, bo ta pani nic mi nie zrobiła, ale Claudia się upiera. Kevinie, pomyśl, że w ten sposób zdobędziesz dziewczynę. Myślisz? Jasne. Jeśli zrobisz, co zechce, możesz zaliczyć swój pierwszy raz. Nie bądź głupi. Masz. Panie radny, proszę przyjąć przeprosiny. Nie uprzedzono mnie, że mamy problemy z firmą budowlaną. O tym pani Moreno dopiero się dowiedziała. Ale nie sądzę, żeby ktoś od nas o tym mówił. Zagadkowa sprawa. Kiedy prasa węszy, zawsze coś znajdzie. Jestem szefem projektu i zawarłam z wami umowę. Natychmiast zajmę się tą sprawą. Reporter próbował stworzyć sensację tam, gdzie jej nie ma. Co z tą Fitzą?
Przeanalizujemy sytuację i zmusimy ich do przestrzegania umowy. Mam nadzieję, że nie rozejdą się jakieś plotki. Nie chcę, żeby mnie zamieszano w kryminalną aferę z firmą budowlaną. Proszę to zostawić w rękach Elenity i moich. Nie ma żadnej korupcji. Nie było i nie będzie. Proszę dać nam czas na opracowanie strategii i jej przedstawienie. Jeszcze raz przepraszam. Takie rzeczy nie zdarzają się w mojej firmie. Mam do pana zaufanie. Państwo pozwolą, że się oddalę. Do widzenia. Adiós, señor don regidor. Jestem panią rozczarowany. Nie mogę uwierzyć, że zachowała pani tę sprawę w tajemnicy. Domagam się wyjaśnień. Nawet nie wiesz, jaka ci jestem wdzięczna. Potrzebowałam tego skandalu. Odwdzięczę ci się. Wiesz, że jestem w tym dobra. Nie rozumiem, o co tyle hałasu, jeśli mamy nie publikować. Chciałam usadzić tę Elenę Moreno. Karierwiczka zamieniła moje życie w piekło. Sadystka, gorsza od grypy. Pomożemy ci, kiedy tylko zechcesz. I opublikujemy, co zechcesz, tylko daj nam znać. Jesteście kochani. Nigdy się nie zmieniajcie. Chciałam znaleźć rozwiązanie i przeanalizować sytuację, zanim pana zawiadomi. Jak pani mogła ukrywać przede mną, że firma budowlana nie honoruje naszej umowy integracyjnej? Nie krzycz na nią. Próbuję ci wytłumaczyć, a ty nie słuchasz. Nie pozwalasz jej mówić. Najpierw chciała sama rozwiązać ten problem. Niczego nie ukrywała. Postanowiła ci tylko zaoszczędzić zmartwień. Szwagrze, robisz z igły widły. Moja narzeczona tak się zachowała, bo ją o to poprosiłem. Gdyby sama nie potrafiła, ja wiedziałem, jak zapanować nad sytuacją. Próbowałem chronić Elenę. Wyjaśnij mi to. Wezwałem mecenasa Mendozę, żeby zajął się tym bałaganem. To pewnie tylko plotki zazdrosnych ludzi. A nawet jeśli są problemy z tą firmą budowlaną, Elena sobie poradzi. Jasne. Moja przyjaciółka jest bardzo zdolna. To prawdziwa profesjonalistka. Da sobie radę. No, nie wiadomo. To wyglądało paskudnie. Nie sądzę, żeby kobieta zachowała spokój przy takich naciskach. Próbujesz powiedzieć, że moja przyjaciółka nie poradzi sobie, bo nie jest mężczyzną? To właśnie mówię. Santi, zaskakujesz mnie. Rozumiem, jeśli to mówi człowiek taki jak mój mąż, ale ty jesteś wykształcony i dyskryminujesz kobiety? Nie. Ale mężczyźni łatwiej negocjować niż kobiecie. I to nie jest dyskryminacja? Jasne, że nie. Po co się kłócicie o bzdurę? To jasne, że bałaganem za te piranie Elenę zajmą się Donadriano i Plutarko. Faceci. Tak zawsze było i tak będzie w Grupo Imperio. Tutaj faceci kontrolują sytuację. Nieważne, czy was to wkurza. Ja tego nie powiedziałem, to ona. Poprosiłem Mendozę, żeby zajął się sprawą, bo chodzi o kontrakty pomiędzy Fitzą, Grupą Imperio i Machala.
Może to tylko mały detal i nasza firma się wywinie. Grupa Imperio wiąże umowa ze społecznością Mahawa. Musimy stać po jej stronie. W tego typu interesach musimy dbać przede wszystkim o nasze dobro. Niewłaściwie zwraca się pan do pani Moreno i podchodzi do interesów. Nigdy się pani ze mną nie zgadza, a ja wiem, co mówię. Przestańcie, dość tego. Zgadzam się z Plutarkiem. Co? Niech Mendoza się tym zajmie, a pani Moreno resztą projektu. Proszę zapomnieć o tym problemie. Plutarko i Mendoza poradzą sobie z tym. Koniec dyskusji i koniec zebrania. Przepraszam. Idę udobrochać bestię. Adriano, ty i ja w twoim biurze. Idę udobruchać bestię. Co ja to miałem powiedzieć? Przekazała pani wiadomość panu Merino? Mówiłam, że tak. I kiedy wyznaczy mi to spotkanie? Pan Merino znów jest w podróży. A kiedy wróci, ma szczelnie wypełniony harmonogram. Więc nie wyznaczy spotkania. Contreras. Chodzi tylko o minutkę. Tylko tyle potrzebuje. Nawet nie pięć minut. O czym chce pan rozmawiać? Nareszcie konkrety. Oboje wiemy, że mam co? Za wysokie kwalifikacje do archiwum. A po drugie, jestem prawie kim? Rodziną szefa przez moją córkę. A ja jestem jego kuzynką i zajmuję to stanowisko od 15 lat. Kiedy zaczynałam pracę, też miałam ambicje zdobyć kierownicze stanowisko. A wciąż jestem sekretarką. Mogła pani mi tego nie mówić. Lepiej, żeby pan wiedział, niż tracił czas. Proszę wracać do pracy i pozwolić mi pracować. Miłego dnia, Contreras. Wzajemnie. Kevin powiedział ci o naszym żarcie? Tak. Nie mogę się doczekać. Świetny numer. Musimy zadzwonić do mojej macochy, ale dopiero w odpowiednim momencie. Może biedulce zrobić zdjęcie, gdy się dowie, że ją wykołowaliśmy. Trzeba wezwać paparazzi z kamerami. Z czego tak się śmiejecie? To jest Claudia, a to moja dziewczyna Jennifer. Musimy zmykać. Mogę was podwieźć. Nie, dotrzymam Claudii towarzystwa. Mama się wścieknie, jeśli razem nie wrócimy. Zostaję, później się zobaczymy. To dla Daniela jest późno. Niech zostanie. Nie matkuj mu, nie bądź niedobra. Jeśli za ciebie oberwę, to popamiętasz. Cześć. Na razie. Cieszę się, że zaprosiła mnie pani na lunch. I to do eleganckiej restauracji. Pewnie podają tu dobrą fasolę. Drogą, tutaj przychodzę na lunch. Nie wiem, czy przeczytasz menu.
jest po francusku. Więc pytaj, jestem poliglotką. To sprawa osobowości. Skoro jest pani miła, to chodzi o forsę. Myślałam o tym, co mówiłeś o pieniądzach Plutarka. I postanowiłam ci zaufać. Ciekawe, bo ostatnim razem wykopała mnie pani z biura, była wściekła i wyzwała od kłamców. Nie chowaj urazy, one. Zapomnijmy o tym incydencie. Wiesz, że mam temperament. Poliglotki. Nie. To oznacza, że mówię kilkoma językami. Zacznijmy od nowa. Chcę ci złożyć propozycję. Nie ma powodu się denerwować. Podjąłeś poważną decyzję dotyczącą mojej pracy i nawet mnie nie spytałeś. Chciałem cię chronić. Nie jestem dziewczynką, tylko szefem projektu. Nie możesz mnie tak traktować. Nie miałem zamiaru. Nie miałeś? Jestem wiceprezesem, też odpowiadam za ten projekt. I moim zdaniem problemem powinien zająć się Mendoza, a nie ty. Czemu mnie zdyskwalifikowałeś, zanim spróbowałam? Bo to są kwestie prawne, a ty nie skończyłaś prawa, więc to nie jest nic osobistego. Wiedziałam, że należy poradzić się specjalistą, ale chciałam najpierw zapoznać się z sytuacją. Spodziewałam się, że przynajmniej mnie zapytasz, zanim kogoś wezwiesz. Decyzje już zostały podjęte. Dałeś mi jasno do zrozumienia, że nic nie mogę. Wiesz, jak cię kocham. Tylko dziwnie to okazujesz. Proszę, żebyś pozostawiła wszystko w rękach tego, kto podała sytuację, jak Mendoza lub ja. Jeśli chcesz, możemy się wybrać na przejażdżkę, do mojego domu albo do kina. Nie, dziękuję. Wolę zostać sama. Dobrze, jak chcesz. Kocham cię. Wybacz, ale pozwalając Mendozie zająć się tą sprawą, podważasz autorytet Eleny. To ty wybacz, ale kobiety nie są w stanie zająć się tak poważnym problemem. Nikt nie mówi, że ma to zrobić sama. Jesteśmy tak samo zdolne jak wy. Przed podjęciem decyzji należało ją zapytać, a ty ją po prostu pominąłeś. Jasne, samiec Alfa Adriano i samiec Beta Don Pluti. Nie używaj feministycznych sloganów. Nie chodzi o seksizm. Projekt Machawa należy do grupy Imperio, a nie do Eleny Moreno. Ona jest jego szefem. Zrobię wszystko, żeby ten projekt wypalił. I jeśli będę musiał odebrać go pani Moreno, to tak się stanie. Wersja polska na zlecenie telewizji Puls, studio Acme. Tekst Agnieszka Wojciechowska. Czytał Janusz Kozioł.